Witajcie, z tej strony Krzysku. W kolejnym odcinku Westland Survivor. W dzisiejszym odcinku przynęta nawilki poziomu pierwszego oraz odblokowanie przynęty nawilki poziomu drugiego. Chciałbyś zainstalować tę grę? Link znajdziesz w opisie. Zapraszam do polskiej grupy na fejsie. Dołącz do nas na oficjalnego Discorda. Jeżeli chcesz, wbij do mnie na Discorda. Linki znajdziesz w opisie. Do stworzenia przynęty na wilki poziomu pierwszego potrzebujesz jednej skóry, trzech jagód oraz dwa mięsa. Czas tworzenia przynęty to 24 godziny. Gotową przynętę zabieramy ze sobą i udajemy się na leśne jezioro. Docierając na miejsce, szukamy wilków, które możemy zabić na naszą przynętę. Mając odpowiednią przynętę, nad zwierzakiem widnieje napis możliwy do oswojenia. Używamy przynęty. Mamy 1,5 minuty na dotarcie z oswojonym zwierzęciem do naszej bazy. Czas przystosowania wilka to godzina czasu. Trafił mi się wilk kategorii prostej. W międzyczasie poleciałem po dzikiego kota. Zwierzęta już przystosowane, gotowe do wydania dla przyrodników. Klikamy na danego zwierzaka, zabieramy ze sobą i udajemy się do przyrodników. Podchodzimy do jednego z nich. Klikamy zabierz. Wybrane zwierzę kosztuje nam badania o 10 punktów. Na odblokowanie kolejnej przynęty potrzebujemy jeszcze 3 wilków. Oddam jeszcze dla przyrodników dzikiego kota. Przy okazji jeszcze wezmę pozostałe przynęty na wilka, żeby po 50 razy nie latać. I oswajamy pozostałe wilki.
You
oddajemy ostatniego wilka. Za nietypowego wilka dostaniemy 15 punktów. Oczywiście, jeżeli bym go ulepszył na maksymalny możliwy level, punktów byłoby więcej. Ostatni wilk oddany. I mamy odblokowaną nową przynętę. Teraz możemy oswajać i przyprowadzać leśne wilki. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Także zostaw łapkę w górę, skomentuj. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a chciałbyś być na bieżąco z treściami, jakie zamieszczam, zasubskrybuj mój kanał. Na razie, cześć.